Dobry wieczór, Joanna Łucka-Szczygieł, zapraszam Państwa na prognozę pogody. A zaczynamy dzisiaj od informacji, na którą długo czekaliśmy. Z południowego zachodu płyną do Polski bardzo przyjemne i dużo cieplejsze masy powietrza niż ostatnio. W kolejnych dniach możemy spodziewać się temperatur rzędu 25 stopni. Ale najpierw przed nami jeszcze zimna noc. Na termometrach zobaczymy od 1 do 2-3 stopni, a przy gruncie gdzieniegdzie jeszcze mogą wystąpić przymrozki. Jak widzimy, w całej Polsce noc będzie pogodna, spokojna i na pewno bez opadów. W regionie łódzkim również nie będzie padać, będzie bardzo pogodnie, zachmurzenie maksymalnie umiarkowane, a na termometrach 2 stopnie powyżej zera. Wiatr raczej słaby, a ciśnienie atmosferyczne niskie, będzie rosło. Jutro dobra, słoneczna pogoda w całej Polsce. Chwilami tylko na niebie będą pojawiać się większe chmury, ale jak widzimy, deszczu na pewno nie przyniosą. Będzie już trochę cieplej niż dzisiaj, od 12 do maksymalnie 14 stopni, ale na eksplozję tego ciepła czekamy jeszcze kilka dni. W naszym regionie w tym najcieplejszym momencie dnia jutro będzie 13 i 14 stopni, ale w słońcu, którego nie zabraknie, może być trochę cieplej. Wiatr powieje słabo z południowego zachodu, na pewno nie odbierze nam ciepła, a ciśnienie przekroczy 991 hektopaskali. Pogoda nareszcie korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie. Kolejne dni w regionie łódzkim i nie tylko to wzrost temperatury. Będzie od 17 do 23 stopni i tak jak powiedziałam na początku, w przyszłym tygodniu nawet 25 i 26. Cały czas dużo słońca, o burzach, deszczu nie ma mowy. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.